Witajcie kochani w następny piąteczek. No trochę się działo w tym tygodniu, nie? Czekaj, pozwól mi, ja najpierw prywatę załatwię. Słuchajcie, Adaś moderuje w komentarze pod filmami naszymi i widzę, że niektórym z naszych widzów nie dają spokoju pytania różne dotyczące tego, co robimy. Z tym, że ja powiem szczerze, wolałbym tam widzieć pytania dotyczące technologii telekomunikacyjnej, mobilków i tak dalej, na które fajnie by było, gdybyśmy wam odpowiedzieli. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy osobiste, nie mam jednej koszulki. Mam 10 zielonych koszulek, które wymieniam non-stop. Nie lubię sobie kupować nowych ciuchów, nie muszę być popularny, nie zdobywam kolejnej samicy, w związku z tym nie muszę się ubierać jakoś cudownie. Natomiast jeżeli chodzi o golenie i strzyżenie, to dziękuję, słuchajcie, za to pytanie, dlatego że przypomnieliście mi, jak miałem lat naście i ganiała mnie moja mamusia za brodę i włosy, próbując mnie zapędzić do fryzjera. Kochani, golę się i strzygę tak jak każdy normalny facet w momencie, kiedy mam na to ochotę. Ale słuchajcie, średnio mamy dobrą, także spoko, nie? No, średnia wychodzi. Średnia włosów na głowie, jak we dwóch siedzimy, to jest akurat. Także spokojnie. Dobra, i to tyle. A teraz przejdźmy do rzeczy fajniejszych. No to co? Google pokazało ciasteczko Oreo. Nie. On pitoli jak potłuczony, dlatego że dzisiaj spał zbyt krótko. Przede wszystkim powiedz, gdzie byłeś. Gdzie byłem? Gdzie byłem? W Londynie byłeś, tak? Byłem w Londynie. Dawno temu był, to już nie pamiętam, ale to nie wolno mówić. W Londynie za granicą. Oglądałem Nota przed premierą, dlatego w zeszłym tygodniu nic wam nie mogłem o tym powiedzieć. Musiał trzymać buzię na kurtkę. A teraz to już wiemy wszystko o tym Note'cie. No kurczę, fajny telefon, tylko trochę przydrogi. No dobra, miałeś w ręce to. Miałem. Coś od 8 plus warto go jakoś. Wiesz co? Kurczę, no zaraz tutaj czytelnicy napiszą, że ja jestem już zmanierowany, rozpuszczony i tak dalej, ale powiem szczerze, nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia, jak zrobił Galaxy S8. No teraz mamy takiego trochę eleganckiego Galaxy S8 z rysikiem. Ja oczywiście nie przeceniam możliwości rysika, bo rzeczywiście komu ten rysik się może przydać, to rzeczywiście. Na pewno się przyda, bo oferuje bardzo fajne możliwości. Trochę usprawniono interfejs. Teraz możemy sobie odpalać od razu jednym ruchem dwie aplikacje na podzielonym ekranie, co jest dosyć fajne. Ja bym to też chętnie widział w moim starym, wysłużonym Samsungu, bo też by mi się to przydało, nawet bez rysika. Jest oczywiście współpraca ze stacją drukującą DeX i tutaj też ważne stare DeXy, te od 8 też będą pasować do Note'a. No i przede wszystkim jeszcze jest podwójny aparat. No i cóż, no kurczę, to, że Samsung robi dobre zdjęcia, to jest stosunkowo nowa rzecz. Tak, no to wiemy, tak? Tu nie ma się co rozgadywać, te zdjęcia na pewno będą przynajmniej tak samo dobre jak z Galaxy S8. Ale są 12 megapikselowe. Tak, ale obie są ze stabilizacją. Aha. I co jest ważne, obie mają stabilizację i obiektywy mają różne ogniskowe, czyli możemy sobie robić bezstratne zbliżenie. I to jest dosyć fajne rozwiązanie, które Samsung nazywa znowu zoomem optycznym. No tak, no ale to jest taki zoom optyczny, jak jestem kudłaty. To jest tak naprawdę przełączenie się na drugi obiektyw o innej ogniskowej, więc no, de facto jest to realizowane optycznie, ale nie płynnie. Mamy albo jedną ogniskową, albo drugą. Też już gadaliśmy o tym. Tak, no dokładnie. Nie ma zoomu optycznego, chyba że jest ruchomy obiektyw. Koniec, kropka. Dwa obiektywy nie czynią zoomu optycznego. Dokładnie, no ale dobra, producent tak sobie nazywa, niech im będzie. Ważne, żebyście wypamiętali, że to tak, no cóż, no skłamałbym, gdybym powiedział, że telefon mi się nie podoba. Ale a słuchaj, jak on jest zrobiony? Ja rozumiem, że Samsung, tak? W związku z tym to jest. Nie, no jest bardzo fajnie. Wydaje mi się trochę elegantszy od 8. Kurde, ale bo ma taką metalową ramkę. Ten czytnik odcisku palca znowu, tak? No i ja znowu, kurczę, powiem, że dla mnie on jest wygodny, ale ja mam takie łapy, jakie mam i jak ktoś ma duże ręce i długie paluchy, to będzie zadowolony. Ja nie brudzę sobie. Adam ma duże ręce, słuchajcie, i ma duże palce. Tak, jak ktoś ma. Zatyka rzeczywiście ten czytnik paluchem i łapie mu. Ja mam problem. Z S8 mam non-stop problem, żeby rzeczywiście trafić. Ale z drugiej strony, jak ktoś ma małe ręce, to kupuje 6,3-calowy telefon, serio? No, kurde, no 8 jest wygodna. To, że ma niewygodny czytnik odcisku palca, to jest no widzisz, no a ja powiem, że ma wygodny, no i kurczę, no, możemy sobie, sami widzicie, że możemy sobie oceniać telefony kupować. To jest tak, że w zależności od rozmiaru jest różny. Ja zawsze staram się powiedzieć to w recenzji, czasem zapominam, ale
kurczę, jak wybieracie jakiś telefon, idźcie do salonu, weźcie go w rękę. Naprawdę, bo to dużo wam powie, czy wam będzie odpowiadał, czy nie. Bo wiecie, to, że mnie jakiś telefon się podoba i mi odpowiada, no to nie znaczy, że będzie równie komfortowy w użytkowaniu dla was, tak? A komfort użytkowania telefonu, no to jest jedna z tych składowych, które są naprawdę ważne wbrew pozorom, bo może mieć słabszy, lepszy procek. Może mieć mniej RAM, bo więcej pamięci, ale no, kurczę, jak będzie nieporęczny, to... Słuchajcie, fajny jest Note 8, ale on nadal nie ma najnowszego Androida, prawda? No ale pewnie będzie miał. Bo to... Natomiast wszedł właśnie w najnowszy Android, co prawda na razie pojawi się na urządzenia Google wyłącznie. No nie tylko, bo dzisiaj czytałem, że jeszcze HTC U11 dostaje już podobno. No spoko, Nexusy i Pixele na pewno dostaną w pierwszej kolejności, na później, natomiast jeżeli chodzi o później, urządzenia preferencyjne to są urządzenia preferowane do nowego systemu, są urządzenia przede wszystkim flagowe, czyli dostaną no, przede wszystkim najdroższe telefony. Jeżeli chodzi o całą resztę, to rzecz jest patykiem na wodzie pisana. Czytałeś o tym, jakie nowe zmiany są w Oreo? No jest tam trochę, poprawiono bezpieczeństwo, inaczej będziemy ustawiać uprawnienia dla aplikacji. To znaczy nie my będziemy ustawiać, on będzie automatycznie ustawiał. No tak, ale sam wygląd tego, teraz nas pytało, tak, czy aplikacji pozwalamy na to, na tamto, wam to. Tutaj część będzie zautomatyzowana. Zmienili też... To nie jest fajne. No, może nie. Zmienili też układ ustawień, pewne rzeczy wyciągnięto na wierzch, będzie po prostu chyba wygodniej. Inne będą też powiadomienia, mają się pojawiać takie kropki przy ikonach aplikacji. To znaczy raz, że mają się pojawiać, a dwa, że ma być troszeczkę większa możliwość robienia czegoś z tymi powiadomieniami. No tak. Możemy odkładać na później na przykład, tak jakby tak, no... wiadomości, e-maile. Można to nie po prostu jakieś łatwiej zarządzać. Nie, no jest picture in picture na przykład, który może tak, być wygodny dla tych, którzy korzystają więcej niż jednej aplikacji na raz. Jest auto uzupełnianie, jeżeli pamiętam, prawda? Jest to troszeczkę tak poprawione. I jeżeli na przykład sobie zaznaczycie tekst, to będziecie mogli na przykład kontekstowo, powiedzmy sobie, go wyszukać, czy tam dodać znaczy, termin do kalendarza. Telefon będzie automatycznie rozpoznawał, co zaznaczacie, jeżeli to będzie rzecz do rozpoznania. Zaznaczycie numer telefonu, zaproponuje przejście do książki i dzwonienie. Albo do dzwonienia. Wpiszecie adres, zaproponuje przejście do mapy i prowadzenie do adresu. Zaproponujecie nie wiem co tam jeszcze. No termin do kalendarza na przykład. Albo e-mail przeniesie was od razu do aplikacji. Na pewno to usprawni korzystanie z telefonu. No. To jest rzecz dosyć fajna, dlatego że no, do tej pory to było nie wszędzie. Można było sobie oczywiście różne rzeczy z tym zrobić, kopiować, wkleić i tak dalej. Natomiast tu jest fajne. Kontekstowo telefon będzie wam proponował zrobienie czegoś z tym, co zaznaczycie od razu. Coś jeszcze? A, już wiem, obsługa kodeka Sony, takiego, który jest dosyć dużą prędkością. Tak, no będzie lepszy Bluetooth. Będzie transferować dźwięk, bo tam tak, jest 900 kilobitów na sekundę. Do tej pory był jeden kodek SBC dostępny, nie? Tak. Teraz tutaj będzie wybór jeszcze APT, także słuchacze na Bluetoothie też powinni być zadowoleni. Jest to naprawdę, słuchajcie, bardzo fajna rzecz. Będzie można słuchać audio dobrej jakości, bez przewodu. Także jest ok. No ale tu się rozgadujemy o flagowcach, tak, Oreo też dla flagowców. A, jeszcze podbicie kolorów będzie. To co Samsung robi w aparatach fotograficznych, to nowy Android będzie robił wam na wyświetlaczu. Będzie wam fajnie podbijał kolorki, będzie bardziej kolorowy. Tak, będziecie sobie mogli pomyśleć, że macie AMOLED-a. W sumie to nie jest obligatoryjne, zdaje się, to można postawić. No tak, ale to paru producentów już to stosowało, bo tak. Nawet w Chińczykach Chińczycy stosowali. Dlatego niektóre chińskie telefony, wyświetlacze niektórych chińskich telefonów wyglądają tak atrakcyjnie. Wyglądają. Ale jak już jesteśmy przy Chińczykach, to kurczę, coś takiego dla ludu, nie? Tańszego. No i oczywiście, co mamy tańszego? Xiaomi. Xiaomi i Meizu w tym tygodniu. Xiaomi najlepsze, pamiętajcie. Dlaczego najlepsze? Nie wiem, wszyscy tak piszą w komentarzach. Okej. Ale dobra, no jaja sobie robię. Xiaomi pojawiły się dwa, tak? No czy się za dwa, ale jeden, ale Note dwa. Note 5a i Note 5a Prime, tak? Albo on się może inaczej nazywać. Na razie jest chińska nazwa. Super, tam kilka nazw było, ale no wiadomo o co chodzi, tam to jest tłumaczenie z chińskiego, więc... W każdym razie, prosty, niedrogi telefon, 5,5 cala HD,
No i tak, ta bazowa wersja ma Snapdragona 425, ta lepsza, ten Prime 435. W standardzie mamy 2 plus 16 pamięci. W tym droższym będziemy mieli wybór 3 albo 4 giga RAM-u i 32 albo 64 pamięci. No, dobra. Okej, w porządku, fajny, tani telefon. Aha, jeszcze ten Prime, tutaj zapomniałem, ma jeszcze czytnik linii papilarnych, czego no ten standardowy nie ma. Selfie, 16 megapikseli. Tak, lepszy aparat do selfie, i a w standardzie 5 plus 13. Tak, no, i to są tanie telefony. Adam podawał ceny. Adam, słuchajcie, podał 382 zł za wersję najtańszą i 655 zł za wersję najdroższą. Ale pamiętajcie, że to są ceny bez naszych podatków, także to jest taka cena wyjściowa w Chinach. Także u nas to za tyle nie kupicie. To co podali. Także podejrzewam, że nawet jak będziecie ściągać z chińskich sklepów, to te ceny mogą już być ciutkę wyższe. A wbrew pozorom telefony fajne, dlatego że to jest akurat ten pułap cenowy, gdzie planuje się rzeczywiście zazwyczaj za telefon, jeżeli on nie jest kupowany u operatora. Tak, no to kurczę. Także po prostu. Kolejne urządzenia, które są warte rozważenia, jeżeli nie lubicie abonamentu, a jednocześnie chcecie... W miarę dobry telefon za w miarę dobre pieniądze. Z tym, że broń Boże, was nie namawiamy do Xiaomi. Nie, ja jestem bardzo negatywnie nastawiony do Xiaomi. Nie lubię, koniec, ale to ja nie lubię, tak? Natomiast jest jeszcze jeden taki z tych niedrogich telefonów. Tak. Drugiej takiej marki, powiedzmy, z tego samego poziomu co Xiaomi, mianowicie od Meizu. Rzecz się nazywa M6 Note. Czy on się w Chinach nazywa Meizu Note 6 po prostu, tak? Tak, to no, zawsze. Patrzcie u nas w katalogu na nazwy alternatywne. Jacek stara się zawsze podać się, wszystkie możliwości, pod jakimi ten telefon wystąpi. To jest premiera chińska, w związku z tym Chińczycy mają pierwszeństwo i pierwszą nazwą jest ta, którą daje producent. Jeżeli chodzi o różne regionalne oddziały, to oni sobie mogą dawać kosmiczne z kosmosu. Tak, ale... Różyczka, pietruszka by było nazwać ten telefon i też będzie. No tak, bo czerwony ryż to tak jakoś głupio. No właśnie, natomiast tak naprawdę i po jednej, i po nazwie, i po drugiej można telefon. Tak, ale no mniejsza o nazwę. Mamy Snapdragona 625, 3 albo 4 giga RAM-u. 16,32 albo 64 pamięci wewnętrznej. Aparaty z tyłu podwójny 12 plus 5, z przodu 16 i duża bateria 4000 mAh, czyli całkiem znowu fajny telefon za znowu rozsądne pieniądze, bo tam jak przeliczyłem ceny, to tam też jakieś 600-700 zł wyszło. W zależności od wersji pamięci, one są od 600 do 900 zdaje. No najbardziej wypasiona wersja kosztuje około 900, natomiast najtańsza pamięci kosztuje 600 i tyle. Tak, a propos, wiesz co, wybacz, że wyskoczę. Telefon też oczywiście fajny dla tej średniej klasy urządzeń, stosunkowo jeszcze budżetowych. Natomiast Adam wspomniał o ramie i mnie od razu przyszło do głowy coś, co Adam wynalazł w tym tygodniu w newsach. Mianowicie to, że Chińczycy sprytni mali Chińczycy, biorą fajne, tanie podzespoły, które wymieniacie bardzo często w swoich telefonach. Szczególnie ekrany. I do tych podzespołów wkładają małe układziki, które to układziki potrafią z telefonu wypluć to, co wpisujecie na klawiaturze, wasze zdjęcia, wasze adresy, to, co widzi kamerka i wszystko inne, i wysłać to w odpowiednim momencie, pod odpowiedni adres. Ale spokojnie, to, że jest taka możliwość, odkryli naukowcy z Izraela, z Instytutu Ben Guriona. No i oni tak naprawdę nie powiedzieli nam, że słuchajcie, tak już się dzieje, producenci to robią, robią was na dane i tak dalej. Po prostu potwierdzili, sprawdzili, że istnieje taka możliwość i praktycznie nie ma żadnych technicznych przeszkód, żeby to robić. Słuchaj, ale zdawało mi się, koszt że tego jest $10. Zdawało mi się, że pisałeś, bo ja rzeczywiście nie sięgnąłem do źródła, będąc zadowolony tym, że porządny, rzetelny dziennikarz tutaj pisze fajne rzeczy. To znaczy tak. Że ten Kotosadoś, ale tam napisałeś, że to jakby funkcjonuje, nie? Słuchaj, bo tak naprawdę podejrzewam, że tak jest, bo to, że oni sprawdzili, iż jest taka możliwość, jest bardzo tak. Ale to jeszcze raz, to jak rozumiem, oni wskazali, że jest taka możliwość, a nie, że... Oni nie złapali nikogo za rękę. Okay. Natomiast zwracają uwagę, że prawdopodobnie to się dzieje i żeby po prostu uważać na tanie części niewiadomego pochodzenia. Oj, nie podoba mi się to w takim
razie. Byłem pewien, że Adam cytuje fakt na takiej zasadzie, że są... znaleźli rzeczywiście podzespół, w którym jest chip dorzucony jakiś dodatkowo. Tak, oni mają taki podzespół w ręku. Tak, czyli mają. Tak, czyli tylko że nie znaczy, że on był sprzedawany, tak, bo tego nie sprawdzono. To nie wiadomo, czy on był. Okej, no jak mają, to się z Księżyca nie wziął, trzeba było to uchomić, trzeba było sprzedawać go. Trzeba jest nawet zdjęcie tego elementu. Dobra, czyli istnieje jest, taki podzespół. Już się zaczęło we mnie rodzić podejrzenie, że duzi producenci, którzy sprzedają części zamienne za koszmarne zupełnie pieniądze, gdzie ci Chińczycy są rzeczywiście konkurencyjni, bo sprzedają znacznie taniej serwisom, że ci wielcy producenci stwierdzili, o Jezu, nie schodzą nam części zamienne, trzeba coś wymyślić, trzeba coś żeby wymyślić. Zrobić jakąś to wymyślimy Chińczyków, którzy po prostu zabierają wam dane. Kurczę, no to nie jest to, że oni sobie to wymyślili. No nie, no właśnie, dlatego że według tego, co czytałem u siebie, to jest podzespół, w którym jest chip, który... No tak, tylko że oni nie podali, że firma X to sprzedaje tu i tu. Nie, no ja rozumiem, że nie podali. O tym mówię, tak? To jest kwestia polityczna, że się po prostu nie podaje na wszelki wypadek, żeby... Jest taka możliwość i trzeba się z tym liczyć, kupując wyświetlacz za grosze firmy XYZ, no, czy tam jakiejkolwiek innej niewiadomego pochodzenia. No, ciężko wyczuć tutaj, no, po prostu trzeba się zdawać na ostrożność. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nawet doświadczony montażysta, serwisant może nie zauważyć tego elementu. Takie rzeczy montuje się tak, żeby nie były widoczne. Dokładnie. I również to się dzieje w jakiś sposób taki też niezauważalny dla użytkownika. Także jak to macie, to po prostu macie i nawet o tym nie wiecie i się nie dowiecie. Mieliśmy polską premierę w tym tygodniu rynkową, tak? Mieliśmy Q6, który... Q6 jest po prostu do kupienia, 1500 luzem, będzie u operatorów. LG, żeby było jasne, bo to... Tak. Jest recenzja u nas w serwisie, to jest ten taki budżetowy, przesadziłem, niezbyt drogi LG z dużym ekranem, ten ekran jest naprawdę fajny. 1500 kosztuje, tak? Tak, no przesadzam z tą budżetowością, ale to jest powiedzmy coś, co wygląda jak Q6, ale za jest za dobrze tak. Zarabia, słuchajcie, za dobrze zarabia, będzie trzeba napisać się trzeba. Dla niego telefon za 1500 jest też telefonem budżetowym. Kurczę, ale ja nie kupuję telefonów, to pewnie dlatego. No. Pewnie jakbym musiał kupić, to pewnie bym kupił Xiaomi. Dobrze, a poza tym jeszcze pojawiły się Alcatele nowe? Tak, tych Alcateli jest, o Jezu, znowu pełno. Idol 5, to znaczy, A3+. Ja podejrzewam, że dla userów najistotniejsze, przynajmniej jeżeli chodzi o taką wiedzę prostą, jest Idol, dlatego że on jest najbardziej znanym urządzeniem Alcatela. To jest niby ten flagowiec, ale kurczę, jak tak popatrzyłem na zdjęcie i na specyfikacje... Nie. Na zdjęcia, jak powiem szczerze, jak tak poglądałem, to nie bardzo się różni od podobnego Idola. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikacje, to mediateki są, nie? Tak, kurczę, i ekran Full to HD, 5,2 cala. Mediateki. Taki średniaczek raczej, no. Flagowiec Alcatela, kurczę, zapowiada się, jeżeli sprawdzą się te przecieki, i które mamy, tak jak wygląda, no, na zupełnego przeciętniaka. No niestety. A kurczę, słuchaj, do poprzedniego dokładali okulary VR? Tak. Jeszcze głośniki stereo były takie odwracalne. Można było, jakbyś go nie trzymał, miałeś stereo. No teraz ja w tym nowym nie widzę w ogóle głośników z przodu, więc smuteczek. No będzie bida. Dobra. Adam Zielo, no, słuchajcie. Będziemy na IFA, zobaczymy. Jadą do Berlina na IFA na targi. Co prawda te targi nie będą jakieś niesamowite w tym roku, dlatego że premier będzie stosunkowo niedużo. U Sony będą premiery. U tak, są będą już rendery premiery. Nawet tych nowych telefonów. U Asusa będą premiery. Natomiast jeżeli chodzi o Samsunga, to będzie bida. Jeżeli chodzi o LG, to będzie bida. No nie, no V30 pokażę. No, taka bida. Będzie bida. Kto tą V30 kupi? Byliśmy już dzisiaj na temat V30, słuchajcie, rozmawiali. Adam twierdził, że V30 się sprzeda lepiej niż jakikolwiek telefon Sony. Nie, nieprawda. V30, jak wejdzie do operatorów, to wejdzie w takiej cenie, że nikt go nie kupi. Natomiast Sony też nie będą za natomiast tanie, jak najtańszy Sony wejdzie do polskich operatorów. No, ale czekaj, na razie to wiemy, że będzie XZ1 flagowy i XZ1 kompakt, czyli kompaktowe premium. I on też nie będzie za tanie. Przy okazji pojawiły się rendery. Tak, mamy rendery, wiemy jak wyglądają. No, stary styl, no.
Sony trzyma się jakby swojego tego kanonu stylizacyjnego. Z tymi ja już nawet, słuchajcie, myślałem, czy ich nie dołożyć do katalogu, dlatego że tam też w zasadzie dałoby się wyciągnąć niemal wszystkie, ale pomyślałem, a co nam to? Poczekajmy do tego i... No, lepsze dane pewne niż jakieś tam, kurcze, brane z sufitu. To znaczy, wiecie, no. Zawsze się staram te dane pewne dokładać, no, natomiast... No Jacek się trzyma zasady. Natomiast niektóre zmiany są choćby dlatego, że w benchmarkach bardzo często biorą udział prototypy, znaczy benchmarkowane są prototypy. W związku z tym te prototypy mogą się troszeczkę różnić od tego, co później podczas premiery prasowej i rynkowej wyskakuje. Stąd się biorą niektóre różnice rzeczywiście. No co jeszcze? Yotaphone 3 jest już oficjalnie zaprezentowany za pośrednictwem rosyjskiego serwisu WKontakte. Świetna premiera. Dzisiaj ulubiony Japończyk napisał na swoim blogu, że Yotaphone to jest tak naprawdę kulpad. No inaczej, trochę jest produkowany przez kulpad. Trochę mu nie uwierzyłem, w związku z tym zacząłem grzebać i rzeczywiście tak grzebałem się do chińskiej organizacji certyfikującej, która wskazuje jasno, że grupa, która jest właścicielem kulpada, de facto kulpad jest jednocześnie producentem Yotaphone. Wiecie, to też nie jest tak, że to jest kulpad. Oni po prostu stworzyli, zaprojektowali jakiś tam telefon i zlecili produkcję firmie, która przy okazji jest właścicielem marki kulpad, czyli jakąś tam infrastrukturę posiada i w jakiś sposób tam się zna na produkcji. Adam porusza telefonu. Tutaj prosto. Pytanie natury filozoficznej. Czy ktoś, kto zleca produkcję telefonu, jest producentem telefonu, czy ten, kto produkuje telefon, jest producentem telefonu? No tak, to jest bardzo głębokie pytanie. Natomiast cały myk polega na tym, że poprzednim tak naprawdę producentem telefonów Yota była firma, która się nazywała Yota Devices. W tej chwili Yota Devices jest zupełnie oddzielną firmą, a telefon, telefon no, w tej chwili jest projektowany, zlecana produkcja przez jednego jakby z członków zarządu. Tam są jakieś jaja podobno. Tam się mocno, z tymi sprawami własnościowymi. Dajmy spokój, mówimy o interesach rosyjskich, naprawdę dokładnie. Nie służy zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Otóż to, w ogóle zostawmy to. Wystarczy wam wiedza, że jest taki telefon, będzie w sprzedaży w Chinach, kosztuje zależnie tam od wariantu pamięci po przeliczeniu na nasze maksymalnie 1900 zł albo 1300. To jest ten z Alien i tyle. Po drugiej stronie. I go kurczę u nas nie kupicie tak oficjalnie i w zasadzie wszystko w temacie. No. Dobra. Nie? Adam i Jola jadą do Berlina. Więc znowu nie będzie tygodniówki za tydzień, bo będziemy biegać po IFie. Ja was zachęcam, słuchajcie, do zadawania pytań jak najbardziej. Z przyjemnością ogromną sam nawet na nie odpowiem na tubie. Tylko żeby to były pytania sensowne, o coś, co wiemy, o coś, czym się zajmujemy. Słuchajcie, no mówię, my jesteśmy dużymi facetami, którzy się zajmują konkretną rzeczą. Chętnie wam pomożemy znaleźć, nie wiem, coś w specyfikacji. Jeżeli zadacie jakieś pytanie dotyczące, nie wiem, spraw operatorskich, spraw związanych z telefonami, z techniką w GSM w ogóle, z przyjemnością na nie opowiemy. Natomiast nie pytajcie nas na Boga o ubrania, makijaż, długość włosów, paznokci, i blizny na skórze, czy siwe włosy. Ale oczywiście możecie, ale nie liczcie na to, że będziemy ale zwróćcie uwagę, nie ma zielonej koszulki. Słuchajcie, patrzcie. A ja o zielonej koszulce, słuchajcie, dopiero dzisiaj przeczytałem, bo wcześniej nie zwróciłem uwagi. Kogo to, kurczę, no... Słuchajcie, czy my jesteśmy blogerkami modowymi? No właśnie. Serio? Słuchajcie, tych, których interesuje rzeczywiście, jak to jest ubrane, jaki ma makijaż, ile lat i... Skoczcie tam. Są naprawdę ludzie w internecie kochani, którzy to robią w niesamowity sposób. Ślicznie. Ty zobacz, jaki pantofelek sobie dzisiaj kupiłam. Ty, może zróbmy tak recenzję. Jaki ładny różowy smartfonik. Ty, a jaką masz fajną koszulkę dzisiaj, ty takie, a gdzie takie sprania fajne robią? No widziałeś, kurczę, no po mace jaki koton, słuchajcie, człowieku, nie ma lipy. Naprawdę jesteśmy starymi chłopami i... Pytania choroba, o no. Ubranie i różne inne. To właśnie, ładniejsi nie będziemy. Obiecujemy, no. Że myjemy się dwa razy dziennie co najmniej. Wiem, czasem wyjeżdżamy razem, to wiem, że się myjemy obaj. Nie? Mogę potwierdzić. Nie no, spoko. W związku z tym też. Nie śmierdzimy, jest fajnie. A jak wyglądamy, słuchajcie, to jest naprawdę sprawa drugorzędna. No. I tym pozytywnym akcentem pozdrawiamy was. Zobaczymy się za dwa tygodnie. Już po IFA Adam z Jolą na pewno przyjadą. Będą mieli masę ciekawych rzeczy. Tak, no słuchajcie, pewnie się pojawią jakieś materiały z IFY. Będziemy się starali zrobić jak najwięcej. No ale tak naprawdę telefonów jakoś tam szczególnie dużo na tej IFie. No się nie spodziewajmy. Dobra, jedziemy. Trzymajcie się. Miłego weekendu. Cześć. Trzymajcie się, hej.